Szanowni Państwo, kończy się 2020 rok. Jakże trudny rok dla każdego z nas w życiu osobistym, ale również i w życiu organizacji. Nie odbyły się planowane pielgrzymki na Jasną Górę czy do miejsc naszego skupienia. Nie odbyła się beatyfikacja naszego patrona, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie mogliśmy się spotykać w oddziałach, na różnego rodzaju prelekcjach, odczytach czy koncertach. Wszystko to zostało zawieszone. Ale wiem, że Państwo ze sobą rozmawialiście, że kontaktowaliście się i mieliście tę możliwość wymiany pewnych doświadczeń, a przede wszystkim pomocy, że nie byliście Państwo obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Dla tych ludzi, z którymi mieszkacie, pracujecie, ale również i dla tych, z którymi działacie w katolickim stowarzyszeniu Civitas Christiana. Miałem okazję rozmawiać z przewodniczącymi i z poszczególnymi osobami należącymi do naszego stowarzyszenia. I byłem podbudowany właśnie taką postawą. I serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również naszym asystentom kościelnym, którzy wspierali nas w tych trudnych czasach. I sami doświadczali właśnie tego niepokoju związanego z okresem pandemii. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Najpiękniejsze, najcieplejsze rodzinne święta. Zapewne będziemy spotykać się w gronie najbliższych. Może nie tak szeroko jak do tej pory, ale wierzę, że będzie także panowała atmosfera niezwykle ciepła, rodzinna, taka, która zawsze towarzyszy świętom Bożego Narodzenia. I chciałbym życzyć Państwu, aby mimo tych trudności te święta przebiegły właśnie w takim ciepłym nastroju uwielbienia Boga, który narodził się w Betlejem. Chciałbym również życzyć, aby nowy rok, 2021, był już normalny, już bez pandemii, bez maseczek, abyśmy mogli wspólnie pielgrzymować na Jasną Górę do naszej Królowej, abyśmy mogli cieszyć się aktem beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego patrona, abyśmy mogli także cieszyć się ze wzajemnych spotkań, z bliskości drugiego człowieka. I wierzę gorąco, że tak będzie. I wierzę, że będziemy mogli wspólnie tworzyć Civitas Christiana już po tym trudnym okresie, że znowu będziemy razem, że będziemy wspólnie przygotowywać spotkania, że będziemy cieszyć się własną obecnością. Chciałbym, aby ten czas, który nastąpi, był czasem niezwykle ciepłych doznań, byśmy mogli na nowo razem się spotykać.